Cześć, witam. Papa z Pizzeria 4. Odcinek z podsumowania 16. Do tego odcinka samodzielnie wybieraliście klienta, była ankieta. Jak wiecie, na kanale powstały dwie nowe kategorie. Oraz przy dwóch kategoriach, które no są, powiedzmy, że kategoriami starymi do wybierania klientów. Tytuły zmieniłem, o czym też mówiłem przy odcinku 17 z dokonania wyboru. Te zmienione nagle też mogliście zobaczyć na społeczności, jak wam wysyłałem rozpiskę, jak teraz będą wchodzić odcinki z podsumowania pizzerii oraz w jakiej kategorii ten klient do tego odcinka będzie wybierany. Do odcinka 16 wy jeszcze wybieraliście starą metodą przy starym tytule, czyli wynik z ankiety, a od następnego wybierania z ankiety, do której koło będzie losowało, no to tytuł jest taki, nie? Kostka, koło, ankieta. W tej kategorii następnego klienta, jaki będziecie wybierać, to będzie klient 31. No ale no, zanim będzie 31 klientów, będziecie mieli jeszcze do wyboru kilku klientów, ale już nie w tej samej kategorii, tylko to będzie kategoria karty ankieta, bo oprócz tej kategorii, która jest w sumie w kolejności piątą, jest jeszcze kategoria karty, bez żadnej dodatkowej pomocy. Jest czwarta kategoria, nie? Więc mamy 5 kategorii. No i trzecia kategoria to własny wybór, czyli ja wybieram. Więc tak to wygląda. Dobra, przejdźmy do klienta 16. Klientem 16 jest Maggie. Wprowadzenie zrobiłem może trochę przeciągnięte, ale jest. Maggie lubi papryczki i oliwki. Pizza Maggie prezentuje się tak: 4 zielone papryki, 6 oliwek. A papryczki są po lewej stronie, oliwki po prawej. Mhm. 15 sekund w piecu oraz pokrojenie na 4 kawałki. I tak Maggie zamawia. No właśnie. Szybko skipnąłem. Więc można sobie spauzować, jak ktoś ma ochotę obejrzeć pizzę, którą dostaje Maggie. Jak już ją omówiłem, no to to tylko obrazek tam był, więc jak kogoś interesuje obrazek, to niech sobie cofnie. Dobra, pierwsze zamówienie Maggie było w dniu 5. W dniu 5 Maggie miała pierwsze zamówienie. No, pierwsza była, nie? No, mało jest klientów, którzy jak dostali swoje pierwsze zamówienie, to nie byli pierwsi. Są to tylko tacy klienci, którzy nie byli specjalnie odblokowywani jak Maggie w dniu 5. Ok. Zanim zabrałem się za zamówienie Maggie, jeszcze przyszło zamówienie drugie, nie? A w zamówieniu drugim są 4 zielone papryczki, co oznacza, że zamówienie drugie wtedy było zamówieniem Tima. A zamówienie zamówienie Maggie to jest połączeniem pizzy
Tima i Marpiego, nie? Tutaj mamy takie wyniki. 100% za top, 100% za krojenie, 98% za bake i 85% za czekanie. 2,70 zarobiliśmy. I zanim wydałem jej pierwsze jej zamówienie, to, które było pierwsze, wyjąłem jeszcze tego dnia do zamówienia czwartego i dopiero potem wydałem jej pizzę. Mi się trafiło wtedy z wydawaniem. Trzeba obejrzeć cały odcinek, żeby wiedzieć, czy mogłem może pizzę wydać wcześniej. Dobra, brązowy medalik u Megi był w dniu 9. 4 dni po odblokowaniu Megi zdobyliśmy u niej brąz. Ona była wtedy czwarta. Czwarta była. 5 sekund w piecu pizza miała być. Okej, okay. Szósta pizza. Ile tych pizz tam przyjąłem? Do ósemki, nie? Tego 9 dnia do ósemki przyjąłem pizzę i dopiero jej wydałem. Dwie seteczki były. Okej, okay, przejdźmy dalej. Srebrny medal w dniu 22. No trochę później niż brązowy medal. Była wtedy ósma. Wszyscy klienci wtedy stali w kolejce, nie? Jak przyjmowałem ósemkę. W dniu 22, bo to już był kolejny dzień, kiedy mieliśmy maksymalną ilość klientów, czyli 10 osób zamawiających pizzę. Okej. Okay. Tu nie wyszło za krojenie. Za krojenie tu nie wyszło. Ale za top wyszło. 66 za czekanie, 97 za bake. No i 99 za krojenie. Ok, zamówienie. Do zamówienia. Zamówienie. Dzięki któremu zdobyliśmy srebrny medal, to już oglądaliśmy. Teraz złoty medalik. Dzień 40. 40 dzień. To wtedy zdobyliśmy u niej złotko. Była wtedy czwarta, tak jak przy zdobywaniu medalika brązowego. Mhm. Nawet pierwszej pizzy nie wydałem, a już szykowałem wtedy czwartą. Aha, a zanim wydałem te pizzy, to wszystkie 10 zostały przyjęte. I nawet pierwszej pizzy nie wydałem. Megi chyba pierwsza nie. Chyba Megi pierwszą pizzę dostała tego dnia. Albo drugą, czy trzecią. Na pewno pierwszy klient tego dnia musiał czekać na pizzę. Ponownie. Tutaj trzeba obejrzeć odcinek, żeby wiedzieć, o co tu chodziło. Dlaczego Megi przed jedynką dostała pizzę. To jest odcinek 40. Kto chce, to może oglądać. Seteczki dwie. 51 za bake i 79 za czekanie. To dało wynik na łapkę w górę. No ale 9 dolców standardowo. I ostatnia pizza u Megi, 38 pizz od nas dostała w dniu 135. 135 dzień to był dzień zakończenia serii. I kolejnego klienta z tego dnia podsumowuję. Czy jest trochę osób z tego dnia? Na przykład Marty, z którymi podsumowania jeszcze nie było. Zobaczcie to. Tyle się nazbierało zamówień, nie? Chyba 3 albo 4 razy jeszcze ten dzień 135 gdzieś na tych podsumowaniach się przewinie. 3 albo 4 razy. Maggie wtedy była trzecia. Jeszcze 5% za czekanie. Zanim wydałem jej pizzę, to zdążyłem wziąć wszystkie zamówienia do dziesiątki.
Okej. No i podsumowując, Megi, pierwszy dzień to był dzień piąty, dzień zdobycia brązowego medalu, to dzień dziewiąty, 4 dni po przybyciu do pizzerii, dzień zdobycia srebrnego medalu, dzień 22. Od 9 dnia do 22 dnia minęło ile dni? Minęło dni 13. A po 18 dniach, czyli w dniu 40, zdobyliśmy medal złotka. Ostatnie zamówienie. No dobra, 115 dni później, nie, 95. 95 dni po zdobyciu złotego medala. Megi była po raz ostatni. Opis pizzy: 4 zielone papryczki na lewej połowie pizzy, 6 oliwek na prawej połowie pizzy, krojenie na 4 kawałki, 15 sekund w piecu. Ilość wszystkich wydanych zamówień to 38. Aha, i na odcinek 17 z podsumowaniem pizzerii 4. To koło nam wybierało klienta. Nie, ale ta kategoria jest zatytułowana Kostka koła. W tej kategorii został wybrany 17 klient i jest nim Cecylia. To z nią będzie 17 odcinek z podsumowania pizzerii 4, a ja mogę wybierać 18 klienta. Jak wybiorę 18 klienta, to już będziemy w połowie, jeśli chodzi o te nasze podsumowania. Ja zastanawiam, kogo właśnie na ten połowiczny odcinek zrobić. Kogo zrobić na 18 odcinek? Mam do wyboru spośród 19 już osób. Kogoś sobie wybiorę. I jeszcze 19 osób jest do zrobienia. Był odcinek 16. Dobra, jeszcze tak, 16, czyli w sumie nawet 20 osób, nie? Bo jeszcze nie zrobiłem. Dopiero wiem, że Cecylia będzie w 17 odcinku, ale jeszcze ten odcinek nie został zrobiony. Więc Cecylia plus 19 osób, które jeszcze nie są ustawione na te pozostałe odcinki, są do zrobienia. Okej, to do zobaczenia w odcinkach następnych. To będzie 18. Teraz będziemy mieli łącznie z tym 15 odcinków pod rząd z pizzerii 4 i dopiero po odcinku 30 zmienimy serię podsumowującą. Moment podsumowywał. I będzie wtedy suszeria. A po suszerii fryzeria i po fryzerii donateria. I po donaterii znowu pizzeria 4. Ale wtedy już będzie 5 osób. Znaczy 5 odcinków pod rząd. Ponieważ chcę jakby nadrobić tymi dwoma nowymi kategoriami to wybieranie klientów, no to właśnie taką ilość odcinków wypisałem. Taką ilość wam podałem. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!